Wszystko zaczyna się od decyzji, świadomej, przemyślanej. Często ta decyzja ma jakiś głębszy sens. W moim wypadku tatuaże, które wykonuję, symbolizują to, że oddałem komórki macierzyste i uratowałem komuś życie. Pierwszy tatuaż powstał niedługo po oddaniu komórek macierzystych per Aspera ad Astra przez cierpienie do gwiazd. Becky i mnie połączyła jej choroba. Myślałem, że nigdy nie będziemy mieli okazji się poznać. W tej sentencji zawarta jest dramaturgia, jak i nadzieja. Drugi tatuaż jest już bardziej rozbudowany. Jest na nim dwoje ludzi. Błękit symbolizujący dzielący nas ocean. Jest też puzel, który jest dawnym logiem Fundacji DKMS oraz data oddania komórek macierzystych przeze mnie. Myślę, że tatuaże, które wykonuję, są efektem olbrzymich emocji, które chciałbym mieć przy sobie, chciałbym je pamiętać. Są też lekcją pokory, ponieważ przy nawrocie choroby Becky stan był fatalny. Pierwszy dawca się wycofał, pojawiłem się ja, a oddając cząstkę siebie, co bardzo mnie uskrzydło. I właśnie orzeł, skrzydła, to kolejny symbol, który chciałbym mieć przy sobie. Symbolizuje on dzielącą nas odległość, wolność, ale przede wszystkim symbolizuje zwycięstwo. Becky to aktualnie 40-letnia kobieta ciesząca się pełnią życia, powrotem do pracy, wychowuje swoje dzieci i strasznie jestem z tego dumny. Jestem z tego dumny, że gdzieś na świecie jest osoba zupełnie ze mną niespokrewniona, która ma cząstkę mnie. Bądź wzorowym dawcą. Pokaż, że tatuaż nie jest przeszkodą i zostań dawcą szpiku na DKMS.pl.